Witamy Państwa w zaprzyjaźnionym Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego, gdzie kustoszem jest kryniczanka Barbara Rudzka. Została Pani nagrodzona medalem zasłużony dla ziemi sądeckiej. Jak Pani przyjęła tą nagrodę? Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie, ponieważ wcześniej dostawałam różne nagrody, ale ten jest taki naprawdę już prestiżowy. To nie dostaje każdy i w chwili, kiedy 30 lat mam akurat pracy i taki miły akcent, jest to dla mnie naprawdę wyjątkowo cenny medal. Jest Pani rodowitą kryniczanką? Jestem kryniczanką od 3 pokoleń, także bardzo już rodowitym. Moja babcia przyjechała do Krynicy, można powiedzieć, za chlebem, ale znalazła nie tylko chleb, ale i po prostu oddała duszę Krynicy i chyba teraz my wszyscy z mojej rodziny to samo robimy dla tej ziemi. Skąd pochodziła babcia? Babcia pochodziła z okolic Rzeszowa, a mój dziadek z okolic Mielca. Także też są to rdzenni Polacy. Natomiast wcześniej moja rodzina, z tego co orientowałam się, gdyż wiadomo, teraz jest taka moda na szukanie korzeni, to ja, interesując się historią, też chciałam tam pogrzebać, więc podobno część mojej rodziny z Węgier, część z Litwy. Także wymieszana krew, ale to i trochę taka słowiańska, i trochę taka cygańska, węgierska. Chyba dlatego tak człowiek ciągle w ruchu. Skąd Pani zainteresowania historią? Skąd zainteresowania historią? Powiem szczerze, chyba trochę tutaj ojciec miał na to wpływ, który z namaszczeniem wielkim zbierał książki dotyczące historii, a zwłaszcza cała kolekcja dzieł Kraszewskiego. Nie ukrywam, że pasjonowałam się, uwielbiałam czytać po kolei całe dzieje historii Polski. Uważałam, że to jest lepsze od najlepszych książek sensacyjnych. Po prostu wpływ, zmiana historii na losy ludzi. Fascynujące. Zawsze mnie to fascynowało od szkoły podstawowej i to zadecydowało, że zaraz po szkole podstawowej poszłam do Liceum Konserwacji Zabytków, ponieważ uważałam, że w innym zawodzie się nie sprawdzę. To liceum było w Krakowie, tak? Tak, w tej chwili to jest Liceum Renowacji Zabytków. Także nazwa się zmieniła, ale dalej chodzi o to, żeby ratować zabytki. Nie została Pani w Krakowie, lecz wróciła do Krynicy. Co sprawiło tą decyzję? Myślę, że każdy góral, bo też góralką się jednak czuję, ma w sobie to, że nie wytrzyma w mieście. Lubię Kraków, ale dla mnie ten beton w koło to trochę za dużo. Ja dopiero oddychałam, jak co tydzień wracałam do domu i już za Sączem te pierwsze góry z jednej i z drugiej strony dopiero oddech łapałam. Mogę przebywać w Krakowie, teraz uczę się w Katowicach, ale jednak dusza i ciało musi być tu w górach. Pierwsza Pani praca była związana z Muzeum Krynickim, tak? Ornitologicznym? To było Muzeum Przyrodnicze imienia Kmietowicza, doktora Kmietowicza. Był tam zbiór bardzo ciekawych prac, to była kolekcja jego życia. Nie ukrywam, że bardzo mnie osobiście zabolało to, że ta kolekcja znikła w momencie likwidacji muzeum. Było to związane z wypowiedzeniem warunków lokalowych akurat dla tego obiektu. W tej chwili właściwie już tej kolekcji nie ma, więc troszkę historii i tego człowieka, Franciszka Kmietowicza, zniknęło z Krynicy, co jest niepowetowaną stratą, ponieważ była to bardzo ważna postać dla Krynicy, a jego zbiór i kolekcjonerstwo było cennym darem dla Krynicy. W tej chwili już tego nie ma. Następnie związana była Pani z PTZ-kiem, tak? To była jej Pani praca? To znaczy, już pracując w Muzeum Przyrodniczym, byłam zatrudniona PTT-ku, ponieważ akurat muzeum podlegało, było administrowane przez PTT-ka. Później przeniosłam się do Muszyny, gdzie byłam kierownikiem Muzeum Regionalnego PTT-ka.
No w tej chwili to muzeum już jest przemianowane na Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego i administruje nim miasto Muszyna. Jak to się stało, że... Bo pani była w tym Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego, potem pani wróciła do Krynicy na pewien czas, tak? Do Krynicy, no na pewien czas, można powiedzieć nawet długi, 10 lat. Wróciłam do Krynickiego oddziału PTTK, byłam tam kierownikiem, byłam tam 4 lata również prezesem. To jest druga pasja, która właściwie tak na pograniczu, nie wiedziałam, czy iść w turystykę, czy iść właśnie dalej w zabytki. Tam no, głównie zajmowałam się turystyką. W międzyczasie zrobiłam uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika turystyki górskiej, znakarza. No, starałam się nadrobić te braki z dziedziny turystyki. Jest to też pasjonujące, ciągle w ruchu, ciągle poznaje się nowe walory, które chce się od razu przekazać innym. No w międzyczasie też pisałam o tym, bo i pracując w muzeum, i pracując w krynickim oddziale, wydawałam przewodniki tutaj po naszym regionie i zbierając do tych przewodników informacje, no, cały czas się dokształcałam. Ciekawa jest ta praca, ale w pewnym momencie, kiedy władze Muszyny zaproponowały mi, że mogę wrócić do Muszyny w związku z realizacją projektu rozebrania i rekonstrukcji budynku zajazdu, w którym się znajdowało muzeum, po prostu chwilę się, no właściwie się nie wahałam ani chwili, jednak stwierdziłam, że zabytki mnie bardziej pociągają. A można powiedzieć, że i turystyka, i zabytki idą z sobą w parze, ponieważ no, zabytki to jest część turystyki. Więc wydaje mi się, że dalej pracuję i w turystyce, i przy zabytkach. Od 2 lat, tak? Od prawie 2 lat, tak. Mamy tutaj to piękne Muzeum Państwa Muszyńskiego, którego pani jest kustoszem. Czym jest dla pani to muzeum? No, to jest moje takie już miejsce, w którym bym chyba chciała już pracować. No nie powiem do końca dni, bo znowu mnie może gdzieś tam coś nagle zafascynuje, więc to nie zarzekam się, ale w tej chwili po prostu staram się oddawać z całą pasją, z całą energią tej pracy w muzeum, ponieważ cieszy mnie praca w muzeum. Wszystkie imprezy, które tu są robione, jest duży oddźwięk społeczny. Bardzo miłe i sympatyczne jest odbiór przez mieszkańców Muszyny. Zresztą pomagają, bo bez mieszkańców Muszyny, no i przede wszystkim bez władz miasta, które są bardzo pozytywnie nastawione właśnie na pomoc i zabytkom, i kulturze. I ta atmosfera powoduje to, że dla mnie praca jest przyjemnością. I mam nadzieję, że tak zawsze będzie, bo tylko w chwili, kiedy praca sprawia radość, naprawdę z przyjemnością ją wykonujemy. Wskrzesiła pani także Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych tutaj, ten oddział w Muszynie. No to już 10 lat. No jestem akurat też prezesem tego towarzystwa. Działa i też mnie cieszy, że coraz więcej osób w związku z tym, że już w muzeum można robić wystawy, bo wcześniej no, Muszyna nie miała takiego miejsca, gdzie twórcy mogli wystawiać swoje prace i w tym okresie, w ciągu tych 2 lat już kilku twórców miało swoje samodzielne wystawy, co mnie bardzo cieszy, bo właśnie pracując, przygotowując pracę do nowej wystawy, twórcy ci rozwijają się, można powiedzieć, dostają wiatr w skrzydła i na przykład te wystawy, które były organizowane pana Gancarskiego, pana Siby, pana Jędrzejka, pana Cisowskiego, pani Gałuś, no one są coraz lepsze. Mnie tak cieszy, że ci twórcy po prostu rozwijają się. Ja nie znałam wcześniej pań, które haftują w Muszynie. Przy okazji wystawy okazało się, że jest tych pań 10 czy 15, ich wyroby są wspaniałe. Też są kobiety, które i panowie, którzy robią i pisanki, i ozdoby świąteczne. Też się to dowiedziałam w trakcie organizowania właśnie tego typu spotkań. No jest to
można powiedzieć, taka skrzynia bez dna, ciągle się otwiera i ciągle coś tam okazuje się, że ta ziemia i ci ludzie mają coś do zaoferowania. I tylko jest kwestia, żeby wyciągnąć i pokazać ich. No i staram się to robić. Muzeum to nie tylko wernisaże, to także spotkania. Ostatnio było tutaj spotkanie harcerzy, rozmowy o historii całej tej ziemi. Staramy się robić imprezy, tak zwane spotkania z historią. Dookoła świata to są imprezy, które nas troszkę przenoszą w inne regiony. Oraz spotkania takie kulturalne. Właśnie to są spotkania z poetami, spotkania z artystami, różne koncerty. Po prostu no, chcemy tu propagować każdy kierunek kultury. Nie zamykać się, nie odwracać od kogokolwiek. Ktokolwiek ma coś do zaoferowania, pokazania, bardzo chętnie to wszystko pokażemy w naszym muzeum.